Ale pieniążki z tego są niezłe, sama przyznasz? No niezłe, niezłe, no niezłe, no. To co, do roboty? Proszę pierwszą osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, niech pani usiądzie. Proszę nam scharakteryzować wczesnofeudalne państwo polskie. A więc, feudalizm jest to formacja społeczno-gospodarcza, która powstała po upadku ustroju niewolniczego. W feudalizmie ziemia stanowiła własność panów. Po upadku ustroju niewolniczego. W feudalizmie ziemia stanowiła własność panów. Własność panów, tak. Bo ci panowie, oni byli z Polski i oni mieli taką jakby ziemię, taką własność i oni tą ziemię tam jakby tam tak siali i oni tam siali te, no, oni tam siali, mak, nie mak, a nie, nie mak to nie w feudalizmie, nie, nie. Oni tam siali te, no. Jezu, oni tam siali te. Żyto. Żyto! Nie żyto. Nie się uczyła! Indeks, proszę. Pani mnie nie wierzy, ja się całą noc uczyła. Indeks. Ocena niedostateczna. Do zobaczenia we wrześniu. Już tego psychicznie nie wytrzymuję. Do widzenia. I tego właśnie najbardziej nie lubię, płaczu. A ja lubię, wiesz? Nareszcie czuję, że ode mnie coś tak naprawdę zależy. No, no ale to mogła się i truje postawić. Patrz, na to jakoś nie wpadłam. Proszę następną osobę. Dzień dobry, gotowa? No. Proszę nam powiedzieć, jakie były główne cele Kongresu Wersalskiego? A co, to jest pierwsze pytanie? Tak, cele Kongresu Wersalskiego. Tego akurat nie wiem. A może mówi pani coś Liga Narodów? Tego też akurat nie wiem. No co pani wie? Nie wiem, próbujcie, szukajcie. Indeks poproszę. Zdam? Nie, proszę pani, ocena niedostateczna. Może pani poprawić egzamin we wrześniu? Muszę? Tak. Szku. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy zacząć? Tak, oczywiście. Założenia paktu Ribbentrop-Mołotow. ZSRR, zawierając z Niemcami pakt o nieagresji, chciał uniknąć wojny na dwa fronty. Już w 1939 roku wiadomo było powszechnie, że Hitler zerwie każdą umowę, jeżeli uzna to za korzystne. Stąd też naiwnością polityczną jest twierdzenie, że pakt jest z 23 sierpnia i 29 września 1939 roku chroniły ZSRR przed napaścią z Niemiec. W okresie od 23 sierpnia 1939 roku do 22 czerwca roku 1941? Tak! 1941. W tym samym czasie potencjał przemysłowy powiększył się nieznacznie. Dziękujemy, ocena bardzo dobra. Nieznacznie. Halo, przepraszam, ocena bardzo dobra. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.